W dzisiejszym odcinku między innymi stworzymy krzywą ładowania naszej Tesli Model Y na dwóch stacjach o różnych mocach, wybierzemy się w kolejną zagraniczną podróż, zdradzę Wam kilka tipów na temat parkowania auta w Pradze, a także odwiedzimy Muzeum Skody w Mlada Bolesław. Nowy dzień, nowi my i nowa trasa. Tym razem, moi drodzy, jedziemy do Pragi. Chciałem po drodze zahaczyć o taką miejscowość, która nazywa się Brno, bo tutaj mamy superchargera, który generuje moc ładowania 250 kW, tak więc można by zbudować krzywą ładowania, ale pech chce, że gdzieś tam otrzymałem informację, że jakie są problemy techniczne, że tam teraz nie będzie można się ładować, więc Tesla nam proponuje dwie alternatywne stacje ładowania. To jest Ołomuniec, który doskonale znamy z naszej trasy do Chorwacji, i Humpolec, którego jeszcze nie znamy. Zaczynamy o godzinie 18.45, to znaczy jeszcze nie wyjeżdżamy, bo żona wróciła po okulary przeciwsłoneczne. Mamy 84% naładowania akumulatora. Niczego się nie uczę po poprzednim razie. Dalej jakby dobro akumulatora przekładam nad swój komfort podróży. I oczywiście nasza Tesla jest przekształcona w Ampera, a jakby inaczej. No ale na początku trzeba do Pragi dojechać, tak więc startujemy! Moi drodzy, moi mili, dojechaliśmy do Brna w dużym stresie, bo cały czas miałem czerwoną adnotację, że zamknięta stacja ładowania. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Kto nie ryzykuje, ten nie ładuje Tesli, jak mi żona podpowiada. Tu mamy 16% naładowania i jak to wygląda z zewnątrz? Wygląda tak, że mamy 4 chargery działające, a dalej mamy 4 chargery niedziałające, więc żywię nadzieję, że chodzi tylko o ilość chargerów działających, a że moc będzie w porządku, ale to się zaraz okaże. Podpinamy auto i zobaczymy, co tam samochód wypluje. Zaraz zobaczymy, chwila prawdy, czy będziemy wracali do Ołomuńca i będę płakać. Coś tam wczytuję. Ja już sobie podejdę do przodu. No, słyszę chłodzenie. 110 kW, 140 kW, 167 kW, 192 kW. Mamy chargera z krwi i kości. Jest dobrze. I wydaje mi się, że tutaj możemy mieć troszkę niższe ładowanie niż byłoby możliwe przez ogrzewanie baterii, które tutaj uruchomiło się dosłownie przed chwilką. Chociaż na autostradzie powinno było się odpalić wcześniej. Ale mimo tego widzę, że mamy sensowny prąd ładowania, już 23%. Mały update, bo widzę, że mamy 63% w akumulatorze i prąd ładowania zaczął spadać do śmiesznie niskich wartości, konkretnie do 67 kW, ale nie wiem, czy to może wynikać z tego, że nagle koło nas pojawiły się 3 inne samochody, więc wszystkie chargery mamy już zajęte. I no to w sumie pytanie do osób bardziej rozgarniętych, czy to może być z tego powodu, bo jeszcze przed chwilą widziałem, że tam było 120 kW i nagle z czapy się pojawiło 60. A i kolejna aktualizacja, przed chwilą wyskoczył monit, że mamy wystarczająco prądu, aby jechać dalej. Podpięliśmy się do ładowarki od 21.18, teraz mamy 21.35. Szybko obliczyliśmy, że ładowaliśmy się 18 minut i moglibyśmy jechać dalej. No i moi drodzy, moi mili, mamy 38 kW mocy, 86% naładowania baterii, więc nie ma najmniejszego sensu dalej stać, bo i tak stoimy za długo, ale krzywa ładowania już raczej mamy tak prawie do końca zrobioną. No a też nie wiem, jak wyjdzie ona sensownie z tego względu, że mówię, mamy wszystkie stanowiska Tesli zajęte, więc ja nie wiem, czy ona przedziela poszał jak dzik w żołędzie. Nie wiem, czy ta krzywa ładowania będzie sensowna, no bo mamy wszystkie stanowiska zajęte, więc nie wiem, czy mamy pełną moc do naszego stanowiska, no ale co tu dużo gadać, kończymy, lecimy dalej. I w tym momencie będziemy odpinali samochód, bo mamy 21.37, ale mamy już chyba dość danych, aby stworzyć ładną krzywą ładowania, przynajmniej do 90%, jak widzimy, moc ładowania spadła do 34 kW, ale ona była dość mizerna od momentu, kiedy koło nas pojawił się samochód. I to mnie trochę zdziwiło, bo my się ładujemy na tym chargerze V3, więc myślałem, że one akurat nie są dzielone mocą, ale z drugiej strony na tym naszym były pewnego rodzaju problemy. Choćby fakt, że 4 stanowiska obok są wyłączone, więc nie wiem, może tu jakoś to inaczej wygląda. Już się nie dowiemy, lecimy dalej na Pragę. Co wyjdzie z tej krzywej? Zobaczymy. Dzień dobry, Night City! Widzę nas taka tablica, znaczy jesteśmy w Czechach, już blisko Pragi.
Więc nie pozostało nic innego jak puścić naszego kampera, ogarnąć się i zacząć drugi dzień, sobotkę. Nasze legowisko, już mamy torby wrzucone i idziemy się ogarniać. Witamy obok naszego kampera spod Superchargera pod Pragą. Tutaj się dobijamy, żeby nie musieć się martwić o prąd w dalszej podróży. I no niestety nie powiem wam, kiedy zaczęliśmy się ładować, kiedy skończyliśmy się ładować, bo gdy podjechałem, to spotkaliśmy naszego widza, więc kilka tam sobie porozmawialiśmy. Polecił mi kilka ciekawych miejscówek, kilka tipów dał mi na podróż do Pragi, więc jestem troszkę wzbogacony wiedzą. Ale tu jest ostre słoneczko, widzicie wy to? Masakra! No więc pogoda dopisuje, jeżeli chodzi o ten Supercharger, to mamy obok motel, tu mamy salon chińskiej marki samochodów elektrycznych. Jakby komuś się Tesla znudziła, to może zobaczyć, jak to wygląda u konkurencji. Jeżeli chodzi o prąd ładowania na tej stacji, to mamy moc 150 kW. Oczywiście w tym momencie nasza moc ładowania będzie dużo niższa, bo już trochę tutaj stoimy. Z tego co widzę, naładowanie akumulatora wynosi teraz 82%, moc ładowania spadła do 45%, więc już tak kapie dosłownie ten prądzik. No ale charger działa, ładna okolica, sympatycznie tu jest, więc fajnie. Jeszcze tego nie robiłem, ale pokażę statystyki jazdy. Do tego momentu przejechaliśmy 423 km. Średnie zużycie energii to równe 21 kWh na 100 km. Mamy godzinę 8.12, odpinamy się od prądu i lecimy na Pragę. Witamy wszystkich serdecznie z naszą Teslą w Pradze. Udało się dojechać, udało się zaparkować i właśnie od tego chciałem zacząć moją myśl, bo naczytałem się, że w Pradze bardzo ciężko miejsce parkingowe, a my znaleźliśmy i to dosłownie 15 minut drogi piechotą od zamku na Hradczanach, więc no, to co nas interesuje na początku. Tutaj mamy obok Orea Hotel, jakby ktoś chciał znaleźć miejscówkę z parkingami. No i jak widzicie, tych miejsc parkingowych jeszcze troszkę jest. Jest sobota, godzina 8.00 i co ciekawe, ten parking jest płatny tylko do piątku, co zaraz wam pokażę. Więc tutaj mamy darmowy parking dzisiaj i zaraz wam idę powiedzieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy w Pradze. Z tego co przeczytałem w internecie, to co widzicie teraz, to jest dość częsty widok w Pradze, jeżeli nie czyta się znaków. Z tego względu, że jak oni mają czyścić ulicę, no to czyszczą ulicę. Jak coś stoi na ich drodze, no to wzywają służby i one biorą auta na podnośniki. Przy naszym parkingu też jest tablica, że ej, hola hola, 14.09, coś tu się będzie działo, no i zakaz zatrzymywania się, więc gdybyśmy byli 5 dni później, to bym tutaj nie mógł parkować. Warto czytać takie komunikaty. A drugie co warto czytać, to tablice, jakie mamy na znakach ze strefami parkowania. Bo to co tutaj widzicie, to co wygląda jak brązowe, to tak naprawdę jest fioletowe. Ten brązowo-fioletowy oznacza nie mniej, nie więcej jak to, że to jest strefa dla gości. Jeżeli to by była strefa niebieska, to by był parking tylko dla mieszkańców, więc no, raczej bym nie radził parkować. Jak mamy żółte linie, broń Boże nie parkować, bo podchlują was równie szybko jak tych kolegów tutaj. Jest jeszcze jedna strefa, to jest pomarańczowa, ale tam parkować można tylko do 2 godzin, więc no jak chcemy tak jak my zwiedzać cały dzień, to też nie polecam. I warto czytać to, co mamy na tych tablicach, bo tutaj u góry mamy, że płatny parking jest od poniedziałku do piątku w takich godzinach. No, nas to na szczęście teraz nie interesuje, bo mamy sobotę. Tak więc idziemy na Pragę. Trzymajcie kciuki, żeby po naszym powrocie nasz samochód nie wyglądał tak jak samochody kolegów obok. Ponad 12 godzin dreptaliśmy na naszych nóżkach przez Pragę wzdłuż i wszerz, zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie rzeki. Jak wychodziliśmy z samochodu, mieliśmy 85% naładowania akumulatora, mieliśmy uruchomiony tryb Sentry Mode, który nie wiem czy widzicie, ale miał co robić, bo pech chce, że zaparkowałem samochód w takim miejscu, że tu jest latarnia. Kupa ludzi dzieli się na pół i przechodzi po lewej i prawej stronie słupa, a to skutkuje tym, że my, skoro mamy Sentry odpalone na czułość kamer, a nie na jakieś zdarzenia typu zarysowanie, no to jeżeli mamy taką sytuację, że sobie pani drepta z rowerem
I nagle sobie pani stwierdzi, że ona by chciała przejść sobie, no właśnie, to przychodzi z tej strony. Ale to wzbudza samochód i trochę prądu zjada. Kolejny temat jest taki, że mamy utrzymywanie temperatury w kabinie poniżej bodaj 30 stopni Celsjusza. I również widziałem w aplikacji, że klimatyzacja czasami się odpalała, żeby temperatura nie była wyższa od tej wartości w kabinie. I szczerze byłem ciekawy, ile nam to zje prądu. Z tego co widzę 4-5%. Co za do kupy przez 12 godzin. No i co? I chyba lecimy gdzieś na kemping, bo mamy 19.20 prawie, że zanim gdzieś dojedziemy będzie 20.30 i ogarniemy sobie miejsce, przebierzemy się, umyjemy. No to trochę czasu jeszcze zejdzie, tylko trzeba sobie wbić adres w nawigację i działamy dalej. Bo zrobiliśmy ile? 30 tysięcy kroków, tak? 30 tysięcy kroków, czajcie to? 30 tysięcy kroków, matko i córko. I oto jest niedziela, kolejny dzień naszej przygody. Dzisiaj będziemy jechali do Mlada Bolesław, do Muzeum Skody. I mały update, dzisiaj w nocy mieliśmy uruchomiony tryb kempingowy i przez 8 godzin stania na ogrzewaniu kabiny zjadło nam dokładnie 4% akumulatora. Tak więc widzę, że to chyba jest zależne, ile tryb kempingowy zjada od tego, jaka jest temperatura zewnętrzna i czy mamy się chłodzić czy grzać. Dojechaliśmy do Superchargera pod Pragą i teraz będziemy się chwilkę ładowali. Mamy 58% naładowania akumulatora, 9.32. Od ostatniego ładowania średnie zużycie to 17 kWh na 100 km. To było ogólnie bujanie się po Pradze. Chyba przy 60% ciężko będzie mu wypluć coś więcej. 103 kW widzę chwilowo max. 104 kW. Jemy śniadanko i lecimy dalej na Mladę Bolesław. Swoją drogą teraz przy konsumowaniu śniadanka na Superchargerze zauważyliśmy ciekawą cechę Tesli, że mamy cup holderek na lampie. Można sobie położyć i się nie przewraca. Sprytne. I w tym momencie skończyliśmy konsumować nasze śniadanko. Mamy 92% naładowania akumulatora i jest godzina niemal równo 10.01, więc staliśmy tutaj, nie wiem, z 25 minut. Zjedliśmy śniadanie i możemy lecieć dalej. I szybka teleportacja, oto witamy spod Muzeum Skody w Mlada Bolesław. Nasz poziom naładowania akumulatora spadł do 80%, a średnie zużycie z tej trasy to 15,6 kWh na 100 km. Jazda głównie autostradami, ale takimi czeskimi sobiezdami, gdzie czasami były zwolnienia do 100 km na godzinę. Idziemy oglądać, co tam Skoda ma do zaprezentowania. No i moi drodzy, przed chwilą wyszliśmy z Muzeum Skody w Mlada Bolesław. Za nami Tesla, za nami Muzeum Skody. Wypad oceniamy bardzo pozytywnie. Może to nie jest największe muzeum samochodowe, jakie w życiu widziałem, bo miałem okazję być choćby w Muzeum Mercedesa w Stuttgardzie, no i tamto jest mega konkret. Tutaj całkiem sympatyczne, całkiem ładne muzeum. Dużo fajnych modeli, dużo modeli historycznych, całkiem nowoczesne. Tak pi razy drzwi na 2 godzinki czasu jest do pozwiedzania, bo tutaj byliśmy koło 11, teraz jest 13.30, ale się nie spieszyliśmy, więc no właśnie 2-2,5 godziny to jest tak akurat na to miejsce. Bilet za jedną osobę dorosłą 100 koron, więc nas to kosztowało 200 koron. Dzielimy to przez 5, to na złotówki wychodzi 40 zł za dwie osoby. Idę już do Tesli, wbijamy trasę w nawigację i już jedziemy do Katowic. Nam Tesla wskazuje drogę przez Ołomuniec, czyli będziemy jechali bardziej północą Czechów. Patrzyłem na Google Mapsy i gdybym jechał samochodem spalinowym, to 3 minuty szybciej miałbym, gdybym jechał przez Wrocław. Teoretycznie też moglibyśmy jechać przez Wrocław, bo pod Wrocławem mamy Superchargera, ale Tesla z jakiegoś względu stwierdziła, że jednak lepiej będzie się ładować na Ołomuńcu. Może dlatego, że mamy tam więcej stanowisk i jest to po prostu bezpieczniejsze. Mniejsze ryzyko, że będziemy stali, bo we Wrocławiu teraz, z tego co widziałem, jedno stanowisko wolne, w Ołomuńcu 6. Może wynika to z tego, może z czegoś innego, szczerze nie wiem. Zaufam Tesli, jedziemy na Ołomuniec.
Jedyne co Wam powiem, że nie warto bać się tutaj szlabanów, bo gdy wjeżdżamy na teren parkingu, to mamy zamknięte szlabany i jakąś tablicę zakaz wjazdu za wyjątkiem dyrekcji, coś tam. Może coś tam innego pisze, ale tak to ja zinterpretowałem, będąc Polakiem, nie znając czeskiego. Ale po chwili Pan otwiera bramę i wjeżdżamy idealnie pod muzeum. Tu mamy, jak widzimy, wystarczająco obszerny parking, więc każdy miejsce na samochód znajdzie. Jest auto muzeum. Z drugiej strony mamy Laurina i Klementa, którzy się chyba zastanawiają, głowią się nad tym, jak to zrobić, żeby elektryczne Skody były równie udane jak Tesle. O, jeszcze Wam pokażę, że Tesle z przodu. I jedno takie spostrzeżenie mam na temat Tesli, bo nie wiem, czy to widać, czy nie, ale jest super gorąco, słoneczko w pełni. Nawet jednego baranka nie ma na niebie, nawet jednej maleńkiej chmurki, zobaczcie. Auto na największej patelni, jaką sobie tylko można wyobrazić. Żadnego cienia, żadnego drzewka, wszędzie betony dookoła. Więc tutaj naprawdę się topię, czuję jak się poce. I co jest w takich warunkach fajne? Klimatyzacja, która według mnie w Tesli jest mega wydajna. Gdy byliśmy przy drzwiach wyjściowych, odpaliłem sobie aplikację, kliknąłem, żeby włączyć klimatyzację na 21 stopni. Przyszliśmy do samochodu i już było znośnie. Jeżeli chodzi o wydajność tej klimatyzacji, to jestem zachwycony. Nawet w takich upałach naprawdę daje radę. Minuta, dwie minuty i macie totalny komfort w kabinie. Jest super, naprawdę. No i teraz, jak widzimy, mamy już bitą trasę do Katowic. Jak widzimy, prowadzi nas na Superchargera w Ołomuńcu. Mamy mieć tam 27% naładowania akumulatora. Mamy do przejechania prawie 250 km. Teraz mamy 78% naładowania akumulatora, więc 2% samochód nam zjadł na utrzymywaniu temperatury w kabinie poniżej 35 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o statystyki, to ja chyba nie będę kasował tego, co mamy w Trip A, bo do tej pory mamy niecałe 20 kWh na 100 km, ale że mamy powrót, więc zrobię Wam takie jedno średnie zużycie z całej trasy do Czech, do Pragi, do teraz Mlady Bolesław i z powrotem do Katowic. Na razie, jak widzimy, w Mladzie Bolesław mamy niecałe 20 kWh na 100 km, 550 km drogi za nami. No i zobaczymy, jakim wynikiem się to skończy. Bo teraz, jak widzicie, bujając się z Pragi do Mlady Bolesław, mieliśmy 15,6 kWh na 100 km. Mamy godzinę 16.33 i dojechaliśmy do Ołomuńca, w którym mamy ładować się 15 minut. To nam pozwoli na dojechanie do domu, ale my będziemy się ładowali dłużej, bo jesteśmy głodni. Średnie zużycie energii od ostatniego ładowania 16.8, w obecnej trasie 17,2 kWh na 100 km, więc jest super, ale było tutaj troszkę mniej autostrad, więc znowu wracam do myśli, którą często powtarzam. Niewielka redukcja prędkości daje znaczące wymierne korzyści, więc jak ktoś nie musi, to może jechać wolniej. Ja wolniej jechać nie lubię, więc idę podpinać auto. Mamy 20%. Ktoś mi zwrócił uwagę w komentarzu, że warto stawać co drugie stanowisko i tak właśnie też stanąłem, bo tutaj mamy 4 ładowarki, które rozdzielają prąd do bodaj 8 stacji, więc warto nie stawać obok innego samochodu, warto stanąć kawałek dalej. Na dole mamy podpowiedzi 3B, 3A, a Pan pewnie będzie miał 2B. Sprawdźmy moc ładowania, bo już się zaczęło auto ładować. I co my tu mamy? Moc ładowania 128 kW. I spodziewam się, że pewnie taką moc będzie ta stacja utrzymywała, bo ona chyba właśnie ma maksymalną moc 130 kW, więc więcej tutaj nic samochód nie wypluje. Chociaż po naszym poprzednim ładowaniu wiemy, że technicznie miałby taką możliwość. Tylko tutaj nas ogranicza moc ładowarki. No więc ja się idę posiłkować i zobaczymy za jakiś czas, jakie będą efekty tego ładowania. Do zobaczenia później. W tym momencie wróciłem z toalety, minęło 5 minut, mamy 43% naładowania akumulatora i moc ładowania, jak widzimy, cały czas utrzymuje się przy tych 130 kW, więc fajnie, że ona nie spada, bo jak widzimy, no szybko to idzie, naprawdę sprawnie. O, tutaj zobaczcie, jak wyglądał poprzedni szary lakier w Y-ku, taki grafitowy. O, coś tam się teraz zaczęło zmieniać, patrzcie, 126, delikatne obniżenie mocy. Dobra, ja Wam zostawię GoPro na szybie, a ja idę wcinać jedzonko, bo jestem głodny. I w tym momencie mamy godzinę 17.11, 86% prądu w akumulatorze, potem proszę już do Katowic. Lecimy!
Moi drodzy, moi mili, mamy godzinę 18.52 i w tym momencie podjechaliśmy do nas do Katowic. 42% tyle nam prądu zostało w akumulatorze. Nasz obecny przebieg 5694. Najważniejsze mamy tutaj. Średnie zużycie z całego dystansu to jest 19,1 kWh na 100 km. W zdecydowanej większości była to jazda autostradowa. W zdecydowanej większości tempomat zapięty na 140 km na godzinę. Wolniej autostradą raczej nie jeżdżę, chociaż uczciwie przyznaję, że szybciej też tym razem nie jeździłem. Przejechaliśmy niemal równe 1000 km. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą podróż. Wielkie dzięki, że byliście w kolejnej naszej podróży z nami. No i cóż, zaraz bierzemy pościel, te wszystkie graty do góry i... No i wracamy do szarej rzeczywistości. Ale nie bójcie się, kolejna podróż już niedługo. Natomiast osoby zainteresowane zakupem Tesli, gorąco zachęcam do skorzystania z mojego linku polecającego, dzięki któremu otrzymacie dodatkowy rabat na auto, a ja punkty, które można wymienić na różne dodatki, które z chęcią zrecenzowałbym w swoich filmach. Link polecający umieszczam w opisie.